Dzień dobry Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest Marek Jaskulski, przewodniczący Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego, członek zarządu powiatu. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie przewodniczący, ostatnio sporo osób publicznie krytykuje małe szkoły. Takie jak te, które prowadzi powiat w małych miejscowościach. Szkoły, które liczą zaledwie kilkudziesięciu uczniów, ale skierowane są przede wszystkim do tych, którzy już ten etap edukacji wczesnej mają za sobą, a rozpoczynają edukację, że tak powiem, ustawiczną, czyli taką, która trwa całe życie. Niedawno miałam okazję gościć w jednej z takich placówek powiatowych w Kowalu. Miałam wrażenie, że jej uczniowie są zadowoleni z faktu, że mogą tam rzeczywiście swoją wiedzę poszerzać i zdobywać jakieś wykształcenie, na które często nie mieli czasu wcześniej z różnych powodów, bo takim się ułożyło życie. Natomiast wiele osób po prostu twierdzi, że takie szkoły są zbędne. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Panie redaktor, drodzy Państwo, tak się składa, że dla szkół ponadgimnazjalnych, wieczorowych, policealnych, organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe we Wrocławku. Te szkoły są chlubą naszego starostwa, naszego powiatu, ponieważ tak się szczęśliwie składa, że mamy ich kilka. Kierunki ich dostosowujemy do pewnej mody, potrzeb, gustów, zapotrzebowań naszych mieszkańców. Pragnę przypomnieć, że jest to teren o szczególnie dużym bezrobociu, gdzie ludzie młodzi, ale i w wieku nieco bardziej poważnym nie mieli możliwości wcześniej z różnych względów, czy osobistych, czy rodzinnych, czy ekonomicznych, ukończyć wykształcenia średniego czy średniego zawodowego, które w obecnym czasie staje się niemalże w wielu profesjach wymogiem niezbędnym minimum. I my ten problem widzimy i próbujemy ludziom na miarę swoich możliwości, nie mogąc rozwiązać, mając ograniczone możliwości na ograniczenie bezrobocia, na jego po prostu, na tworzenie miejsc pracy, próbujemy dać tą wędkę, jakim są te kierunki, jakim są te szkoły. I nie ukrywamy, że jeśli chodzi o te szkoły, o te kierunki, na ogół jest to strzał w dziesiątkę, nie mamy problemów z naborem, ludzie są zadowoleni w trakcie trwania tych edukacji, jakże po ich skończeniu, ponieważ ułatwia to im nabycie tu na miejscu, a jeśli nie, to w większych ośrodkach miejskich, a także daje możliwość uzyskania pracy za granicą. Kiedy są to na przykład kierunki takie jak opiekun osób niepełnosprawnych, który daje certyfikat w całej Unii Europejskiej no do wykonywania tego. No właśnie, to ta krytyka. Dlaczego tak wielu osobom zależy na tym, żeby deprecjonować te placówki? Panie redaktor, szanowni Państwo, wydaje mi się, że dla niektórych osób echa kampanii wyborczej, która no była, nie ukrywam, agresywna, jeszcze nie przybrzmiały, się nie skończyły i którzy chcą być zawsze mentorami, występować na pierwszej linii, kreować pewne opinie, postawy, często nie będąc do tego predysponowanym, ani nie mając całościowej wiedzy. Uważam, panie redaktor, drodzy Państwo, że organami, instytucjami odpowiedzialnymi, upoważnionymi do wyrażania opinii na temat sensu bytowania tych szkół i na temat ich wizerunku, poziomu, ich poziomu przyszłości, niezbędności jest kuratorium oświaty. No właśnie, oświaty. A jakie jest zdanie kuratorium na ten temat? Czy te szkoły, przechodząc ocenę przez organa do tego powołane, mają się czym chwalić, czy raczej rzeczywiście te oceny nie są pozytywne? Może najpierw powiem, że opinia kuratorium jest niezbędna przy tworzeniu szkół, przy tworzeniu kierunków. Nie jest to jedyna opinia, ale jedna z najważniejszych, opinia fachowa, merytoryczna i bez tej opinii, która ma podłoże w rozeznaniu potrzeb terenu, środowiska, nie można kierunku otworzyć. Więc po pierwsze te wymogi należy spełnić, aby jakąś naukę, kierunek kontynuować. Po wtóre, według mojej wiedzy, wszystkie kontrole
jak najbardziej fachowe, merytoryczne, są pozytywne, a wręcz bardzo dobre dla dyrekcji tych szkół, pedagogów. Cała ocena jest kompleksowa, jest zadowalająca. Krytycy mówią o tym, że funkcjonowanie tych szkół jest też najzwyczajniej w świecie drogie. Pani redaktor, pewne liczby, które na pewno nie są do końca wyssane z palca, dają obraz bardzo mglisty, zamazany, niekompletny, tendencyjny, bo zawsze można pewne sprawy kwestionować, nie będąc odpowiedzialny za pewne sprawy i widząc jednostronne pewne kwestie. Na pewno dotyczy to zdawalności matur, rentowności tych szkół. Co mogę powiedzieć? Sama specyfika tych szkół, ich kierunki, sens powstania były tworzone pod ludzi, którzy chcieli, mieli uzyskać wykształcenie średnie, a matura jest dla nich pewnym prawem. Często ten przysłowiowy dyplom jest warunkiem kontynuowania pracy, które mają, bądź nabycia. I ci ludzie, którzy nie z własnej winy, no często przez jakieś tam sprawy młodości, może i grzechy młodości, sprawy ekonomiczne, które to różnie jesteśmy tu środowiskiem ubogim, a sam fakt, że mimo no często nachalnej, totalnej krytyki, ubolewam nad tym, że często w mediach o zasięgu centralnym, to tak jakby można powiedzieć, do muchy strzelał z chałubicy. Sprawa dotyczy szkółek położonych w małych, prowincjonalnych ośrodkach. Nabór jest bardzo dobry i ilość słuchaczy, które wychodzi do uczelni, świadczy o tym, że polityka oświatowa, no, którą kreuje w sumie państwo, i my nie powinniśmy dyskutować, przynajmniej w tym miejscu, na tym poziomie, na temat polityki oświatowej, tylko na temat, jak my, jako powiat, organ odpowiedzialny, prowadzący te szkoły, się z tego wywiązujemy. I uważam, że większość tych ludzi, którzy zapisują się, deklarują wolę uczęszczania do tych szkół, do tych kierunków, staje się absolwentem, jest zadowolonych i to nam daje ogromną satysfakcję. I dlatego osoby, które można powiedzieć są, nie odpowiadają za te szkoły, odpowiadają często za inny szczebel samorządu terytorialnego, do którego my, a nawet wydawałoby się mogło starostwo, większy by miało powód się w to zaingerować, a jednak szanujemy niezależność, specyfikę tego samorządu i my tam nie wchodzimy w buciorach i nie życzymy, ja tu, droga pani redaktor, myślę, że jestem wyrazicielem opinii pedagogów, którzy, dyrektorów w tych środowiskach małomiasteczkowych, gminnych, których ten problem dotyczy, o których pani pyta. Często ci nauczyciele, z racji, że te szkoły nie zapewniają pełnego etatu i wykonują również i swoją pracę w innych placówkach będących we władaniu samorządu gminnego, i dlatego oni w obawie często o swój byt nie chcą się wypowiadać publicznie. To jest przerażające, ale tym ludziom trzeba pomóc, trzeba ich szanować za to, że znajdują wspólny język. Słuchaczami są ludzie dorośli, którzy obok wiedzy również i bardzo, w sposób bardzo cenny, godny, atrakcyjny, miły spędzają czas pobytu w tej szkole. I na pewno, pani redaktor, nie jest to czas stracony, jest to czas twórczy i nie tylko kończy się to dyplomem, ale za tym idzie pewna wiedza, która jest bezcenna dla tych ludzi, która jest konieczna do ich dla ich przyszłości. I wy jako zarząd nie macie najmniejszych wątpliwości, że szkoły, te małe szkoły dla dorosłych muszą być utrzymywane i że muszą funkcjonować? Nasze poczynanie, pani redaktor, weryfikują ludzie. Jeśli, nie ukrywam, w poprzedniej kadencji szkoły były jednym z głównych naszych kierunków i wspólnota po raz trzeci rządzi, odpowiada może, praktycznie rządzi powiatem, chociaż poprzednio w koalicji i teraz praktycznie dominuje w tej koalicji. To znaczy, że nasi mieszkańcy naszego powiatu ziemskiego, jest to w sumie 90 tysięcy ludzi, akceptują te nasze kierunki. Za tym idą jednak te pieniądze, które są w decyzji rady, zarządu, pana starosta,
pana starosty i poszczególnych dyrektorów jednostek, na których ten budżet jest przez radę czy później przez zarząd szatkowany. My nie kryjemy się z tych swoich zamierzeń, ze swoich planów, ze swoich doraźnych działań, czy inwestycyjnych, czy jeśli chodzi o planowanie kierunków. Nie ukrywam, że je dostosowujemy do potrzeb i jak na razie na ogół, zresztą mamy dobrych dyrektorów, którzy stoją na straży tego, my im nie przeszkadzamy, my ich szanujemy, ich wolę, my nie ingerujemy w ich poczynania i na razie ta polityka pana starosty, zarządu Wydziału Edukacji się sprawdza. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, moim Państwa gościem był Marek Jaskulski, członek zarządu powiatu włocławskiego, przewodniczący rządzącej powiatem wspólnoty samorządowej.